7654321. Oh, this you crazy mother. Cześć, kochani. Konan i jego ukochana. Macias Jack przyszedł. Dzień dobry! Tu podróżnicy. Nie, no dalej jeszcze jesteśmy we Wrocławiu, kochani, ale dzisiaj Konan otwiera swoją pierwszą lodziarnię, więc jedziemy zobaczyć, co tam się dzieje, jak smakują te jego lodziki. Będziemy próbować. A wy dajcie oczywiście łapkę w górę i suba! Zostawcie suba! Kurde, gdzie to jest, Dawid, ty? Przegapiłaś na pewno. Przegapiłaś się. Nie, ty mnie tak nawigujesz po prostu. Mi się wydawało, że to było przykryte. Czekaj, tutaj. Dojeżdżamy. Wojanowska 64. Siedzą na leżakach. Leżakują się. Zaraz pokażemy, co tu się dzieje. Wszystkie miejsca zajęte, dla nas nic nie ma. No to ładnie się kręci, co? No ciekawa jestem, gdzieś musimy zaparkować. Koło kibla? No chyba tak. A jaka dzisiaj kolorowa ta mróweczka mówi. Stoi King lodziarni. Idziemy zobaczyć, się przywitać. Gdzie ten King lodziarni jest? Dzień dobry. Cześć. Dzień dobry. Cześć. Jak próbowałeś, smakują ci? Pyszne. Cześć. Siemano. Pyszne. Dzień dobry, mam Gosia. Adrianna, to fajnie. A co ty od rana już, tak? No. Tutaj jesteś? No ale to chyba dobrze. Bardzo dobrze. To co, ja idę spróbować. Wjeżdżaj, mamy ileś tam smaków. Sobie popatrzeć. Bezakrówka, firmowy smak najlepszy według mnie. Ale to sobie popatrzeć. Idę na wieś zobaczyć. Dobrze. Marmara. Za niedługo będzie. Wiesz jak to z mamą, nie? Wiem. No. A jakie story chcesz zrobić? Nie wiem, a co pani? No powiem, że jest czekolada. Pokażemy lodziarno. Cześć kochani, jesteśmy tutaj na lodzikach u Konana. Dziękuję. Dobrze? Tak, mogę panią przytulić? Dziękuję bardzo. Nie ma za co. A mam dzisiaj rano z twoją małżonką, ona nam mówi, że dopiero 18 będzie wolna czy 19. Może przyjedzie, to nieważne. Ważne, że przyjechałaś. I ważne, że loty się sobie udały. No, ale bardzo dobre, nie wiem. Próbowałeś? Naprawdę dobrze. O cholera, a ty co taki opalony? Cały czas na wakacjach pod wiecą. A, no. Chyba muszę przyjść do ciebie na praktykę. Serio? Jak to wszystko? Nie, bez zakrówka muszę panikować. No właśnie mówił już mi Konan, że bez zakrówka. Bez zakrówka albo mango, różowa czekolada, albo mango z sorbetu. Różowa czekolada. O, ja lubię sorbet. No to mango. Ale mi dasz takim kubku, bo ja się odchudzam. Oczny wafelek to tak dużo ma. To poczekaj, co mówiłaś? Bezakrówka, a to jest jeden smak, tak? Bezakrówka, tak. Dobra, to daj mi tą bezakrówkę i daj mi ten mango sorbet. I jaki masz jeszcze sorbet? Marakuja, ananas, jeden. Dobry? Dobry. To dawaj. To ty zaraz. Mam pan zdjęcie. Pewnie, że zrobię. Kurde, jakie dobre, wziąłem marakuja, ananas. Bezakrówka i słone raki. No te orzechowe top. Mam. Bardzo ładne. Konan i jego ukochana. Ale to dobre. Marakuja, marakuja z ananasem, tak? To one mają jakieś pestyczki tutaj w środku, co nie? To chyba od marakuji. Od marakuji, no. Przepyszne. No to jest. Jeszcze się nie dokopałam do tych, co mi poleciłeś. To bezakrówki. A to dobre. Mango Alfonso. No. To dla was akurat mango Alfonso. Tak, ja ubiegam w ogóle sorbet. Uwaga, próbuję te polecone. To są te. Bez zakrówka. Z kawałkiem marakuji. Peską. Pycha, co? Nie, no to jest. Odchudzić się nie da u niego. Po prostu przepyszne. No, ale nie, serio, ja nie mówię jako szef, bo jestem teraz szefem, jakbyście chcieli wszyscy wiedzieć. Jednoosobowa działalność gospodarcza. To mówię jako klient, że naprawdę ta bezakrówka, no w ogóle lody są kozak, te rzemieślnicze, nie? Najlepsze. Wiecie, co jest najlepsze? Że on sam przychodzi rano, miesza, po prostu tak zamiesza, żeby to się kręciło i później te wszystkie kobiety, co go lubią, stoją i mieszają tak, jak on zakręci. Dlatego są tak, mieszamy sobie. Mieszają sobie. Daj człowiek zagra. Dobre.
Nareszcie królowa przyjechała. Dzień dobry. Dzień dobry, Jack. Cześć kochani, już odstawiamy. Jaki on miły, jaki poważny. Tak, chodźcie, robimy fotkę. Chodź tu, chodź. Do środka. Kurde, ty jednak wielki jesteś. Ty jednak wielki jesteś. O nie. A ty, ja myślę, że ty jesteś większa. Czemu ja bym miała być większa? Szybka, Dawid, ten... A ja wolę być malutka. Małe figlarne są lepsze. To nie, nie. Można tak zakręcić. Zrobisz z nimi co chcesz. Tak, matko, muszę. Dobry. No bo przecież nie przeżylibyśmy, jakbyśmy nie zrobili. Trzymaj się zdjęcie, bo chałupa będzie zapisana. Talala, murowana. Co? Chałupa za to zdjęcie będzie. No. Kiedyś kupicie sobie willę za takie zdjęcie. Morowana, podpiepiszana. To będzie na syna Facebooku, także to nie na moim. No to dobrze. Chodź, przywitamy się z Dagmarą. No, no kurde. Co to za figura? Jak Polska Rosołowa. Ona wygląda lepiej ode mnie teraz. A co ty? Jak nie? Będzina dobra, twarda. Chodź, dobry, tak jest. Cześć, kochani. Proszę cię, patrz, staję, bo przytyłam. Dziękujemy ślicznie. Dobre lody? Jeszcze! Mamo! Tak, naturalnie. Czekaj, nie zdjęcia robią. Ja co model. Dziękuję. Ja pierdziel, jakie ty masz twarde donie. No, no, Pani, możemy? Tak. Wołałaś? Tak, musimy nakręcić. Smakują? Pyszne. Pyszne, ja jadłam trzy smaki, ale to już wam mówiłam. A ty jaki masz smak? Nie wiem, Konan mi dał ona jakiegoś. Ona na pewno ma tą bezę z tym. Z krówką. Z krówką, tak. Ma 100%. Ale poczekajcie, bo tak Mara robi story przecież po najbardziej. Czekajcie chwilkę, bo ja muszę tu mojemu synowi zrobić. Ma zajebiste auto. Wiecie co fajnego jest w tym aucie? Nie ma tablic. O, ty! Rogające, ale zajebiste. Idę siądę sobie do środka, zobaczę jak to jest. Nie no, powiem wam, pasowałoby mi takie auto, czułabym się dobrze. W tych kolorach, w ogóle malutka kierownica. Zachwycam się. Można by było tu jakieś dzikie rzeczy porobić. Masz prawo, nie? Że mam. Czekaj, który to jest sprzęgło? Czekaj. Sprzęgło to po lewej. Tyle? Po lewej, tak. Ale musisz... Amulet jest po środku, tak? Co? Które to jest sprzęgło? To jest sprzęgło. To po lewej. To? No. To jest tak. Sprzęgło, no, tak. O! Przybliż się jeszcze, przybliż się jeszcze. Dobra, do końca. Czekaj, jeszcze ją przybliż. Przygazuj trochę, daj mu! Zobaczcie, aż Jack przyszedł! O, przywołało cię co? Ruszaj, mała! Pokaż na to stać, o coś! Janka, zrób! Co kochani, kiedy wydech robimy w Kajence? No chyba niedługo, ale wiesz co, on ma jeszcze fajny motocykl i w ogóle chyba do niego w ogóle pojedziemy, zrobimy oddzielne story. A w mojej Kajence nie trzeba robić wydechu, dlatego że mam dziurę w rurze. Też tak musimy chyba. Jednak dziura to jest coś, co? Oj tak. Kolejka się zrobiła niesamowita, oczywiście z Dagmarką robimy zdjęcia, z Konanem, z Jackiem. Wszyscy tutaj są, Jacka z syną już widzieliście. No on taki wysoki jest, że ja po prostu nawet się nie spodziewałam. Ale ludzie tu stoją, kolejkę, poczeka kolejka. Jego trzeba pytać. Wszyscy oczywiście do zdjęć, a ja kocham te lody, zobaczcie. Marakuja, ananas. Kurde, jakie to jest dobre z tymi pestkami, no. Tutaj w środku. Dagmara, jakiego już loda? Solonego jakiegoś. Arachidy. Bardzo dobry. No dobry, też jadłem. Uśmiech.
Weź mi tego włosa odgarnij. Ale którego? Bo tyle ich mam. Tego, co tu odstaje. Mamy? Dobra, już. Będziemy go samochodu. Ona mówi, patrzcie na moje auto, a co, ale po co ja mam patrzeć? Takie piękne ma. Podziwiaj. A, tabletki, ja myślałem, że przestają działać. że on łapie coś, a bo trzeba tutaj dawkę zmienić. Ale czy ona nie zamknęła auto? Aha, i dlatego może patrz na auto. Bo nie zamknięte. Ja pana tutaj szukam. Normalnie. A ja jestem taki mały, mnie tak trudno... Chodź, nie przeszkadzamy gwiazdom, staniemy sobie. No tak. To jest swój świat mam, co nie? To Jacka syn. Ty też, co, nie wysadowałeś? No ale kurde, wiesz, ja nie jestem taka gwiazda jak Jacek. Ty musisz znać ojca przecież. No ja znam go, no bardzo proszę, to mnie nie zaskoczył, bo wręczy teraz, wiesz? Ale on to lubi. To jego rzecz. Jeden lubi to, drugi tamto, co nie? Tak ma być. Maluszek się załapał do zdjęcia. Jaki smutki bąbelek, co nie? Nie, z nim. Nie, co to mogę panią razem. Ale by ci pasował do Dagmara jeszcze taki jeden. Co nie? Leuszku, bo ty widzę, nie chcesz zapozować, za bardzo ciekawy jesteś. A bo ja za kolorowa jestem. Słuchajcie, ja stanę w tą stronę. O, o teraz tak, no. Dziękuję. Dawidku, zrób mi ładne z nim. Zrób. No maluję ładnie, a ja nie chciałem się rozebrać, bo się mak, że musiałem sobie wyobrazić. Ja tej ci muszę, mają wyobraźnię. No, a bo ty masz bujną wyobraźnię. Takiego, tego, taką, ja... że ten czas... Bo już widział. A gdzie jest konane? Ona ma o wiele kolorów, bo ta cel przykryła wszystko. Ona lubi to na dole czarne, co nie? Ja sobie wyobraziłem i tak skonałem na płótno. Co nie? Czekaj, zdjęcie. Zapraszamy do reklamy, ale ja nie jestem do sprzedaży na razie. Fartuszka nie mam, ale następnym razem się ubiorę fartuszek. Będę handlować. Ale mój syn mnie nie dopuści, bo będzie się bał, że mu hajcy podbiorę z kasy. To w rodzinie to nie zginie. Jackie Chan. Kurde. A dodamy do tego wierszyka Adrianę. Nasza Adrianka na krakowskim rynku sprzedawała śliwki. Jak nie miała wydać, to dawała... Cipki! Jajka! Klienci zadowoleni! Kolejka była! Kurde, aż mi szkoda go puścić do domu. Ale jakbyś chciał, to sam się puścisz, nie? Ja bym mogła puszczać tu u niego. Akurat mu sięgam do cytka. O kurde! Ale ofertę dostałam, ale się zajarałam! No, jaki babik. To jest babik, dlatego... Nic dziwnego, że te baby do ciebie tak lubią. Obcisłe noże, żeby zobacz. Ach, cholera, sutki. Antenka, ona przyciąga. Ucz syna! A ma! Zajęty jestem, ty już mnie nie podkręcaj tu. Kurde, nie można mu reklamy zrobić, tylko Jackowi. Na razie zakochany. O. Na razie zakochany. Jacek jeszcze wolny, kochani. Dlatego jak jest baba czy chłop zakochany, to nie można mu nic powiedzieć. Bo wróg będzie. Za dwa lata będzie. A nie, no to tak. Dopiero po dwóch latach. Za dwa lata, jak już ochłonie, zaczną się zgrzyty, wtedy powiem, mówiłem i dopiero wtedy mówi, to kurwa jeba. A ile wy już jesteście? A teraz lata. To jeszcze dwa, bo za długo to trwa. Jeszcze dwa i potem będzie. Pani będę gadał. A pani powie, no miałeś rację, bo teraz będę wróg. Jakby coś na nią powiedział, to będę wróg. A za dwa lata jeszcze no powiem tak. Coś, to powie, no miałeś rację, stary, to kurde, nie ma. Się okaże, no. To pomogłeś to od razu. Ja coś co robisz? Od gumy się stopy po co? Mar, ja tu uwielbiam cię. I ościernisko, morze. Zawsze jest wesoło z nimi. Oni muszą wymyślić jakieś klapki, bo w każdym jednym się stopa poci. Muszą coś wymyślić, żeby to właśnie... Skórzane sobie kup. Mam, też się poci. Tak? Wyślizgało się, ta skóra się wyślizgała i też się poci. Mam skórzane, te kupiłem za 150 czy 170 zł. I też coś, myślałem, że skóra będzie lepiej. Nie chuj***a. Nie chuj***a. Sprawdziłem to na własnych stopach. Ni chuj***a. Już mnie nikt nie wkręci, że skóra wciąga
pod... Oj, nich. Mało lata. Siemanko. Piątka. Trzymaj się, koci, trzymaj. Nie fajnie było cię poznać. Kurde, ja zajebisty jeszcze. Wow. Trzymajcie się, buziaki. Trzymajcie się, hej. Kochana, jedź ostrożnie. Także jakie motto? Jakie motto? Jak codziennie masz babę, to co się dzieje? No. Nie masz kasy. A kiedy baba zrobi z faceta milionera? Hmm? Kiedy baba może z faceta zrobić milionera? Tego to nie wiem. Jak był miliarderem. Na razie. No pa. Pojechali. Nie fajnie? Pistoletem się zachwycają, tak? Fajny pistolet czy nie? Fajny. No, a to mi się też podoba? Tak. Wyjdziesz kamerę, to już koniec. Tak. Zobaczcie, kto przyjechał. Chodź tu, pokaż kiełbachę. O ja pierdzielę, ty cały bagażnik, ja. Ale zapach, nie no, teraz chyba nie. Przegładajcie. Ojej, jajka jeszcze. Jeszcze ciepła. Tak, to. Czekaj, to musimy jakąś reklamówkę. Pomochaj to. Ty daj powąchać, ale pachnie. Ale kiełbasa. Idę po reklamówkę. Nie, no babcie robi taką, mam babcie taką. Ja jeżdżę 150 km po kiełbasę. To musi być dobra. No jest, szynka, schaba, cokolwiek. Kaszankę jesz, nie jesz? Nie. To nie, bo w takiej dobrej też jesz nie jadać, bierz. Ale co to? No, to jest sama, tak? No to jest kiełbasa. Aha. Ale ona jest jeszcze ciepła. Przecież mówił, że ciepła. Kurde, jak ona pachnie. Człowieku, ale ty mi radochę zrobiłeś. Jak masz nóż, to przynieś nóż. Macie nóż? Ukroić sobie schabu na kawałek. Dobra. O kurde. A tu samą kiełbachę masz? Nie, tu mamy schabu. To jest do macie, a tu do ciebie. Ale to jest ta kiełbacha sama, taka sama wszędzie, tak? Tak. Ale ty coś masz innego, ty zobacz. Co to jest? Co? To zostaw, kurde, to jest hub, nie to nie. Co to jest? Ty masz tego pełno tu. A tu masz kaszanę, tak? Tu mamy, bo to jest Macieja i moje, to jest moje. Nie, tu jest kaszana, tam tu są. Aha, no tu też jest kaszana chyba, wiesz? I tu jest schabik, patrz, weź do stopni. O ja, ty gorący! Ty, ale schab jest gorący. Dobra, a umiesz kaszany, żeby... Daj. Jak to się robi? Ty umiesz się tym obsługiwać w ogóle? Uwaga, bo do ciebie. Uwaga, żeby ręce... Żebyś się nie pociął. Ja nie jestem nożownik, ale... Daj, ja to zrobię. Nie pewnie się znać, kurde, z tamtej strony to... Ty umiesz? No, z tamtej strony to musi się nożą. Czekaj, bo Dawid tu tam. Ja się kurde handlowali. Co, kliknąłeś? Mamy to. Tylko ja pod słońce, to nic nie widać. Tati. No weź ty utnij, no to co ty mi dałeś ciąć? Ja nie umiem tego ciąć. To jest kobietą, ja czy ty? I, ale jak masełko wchodzi. O kurde. Ale petarda. Ale zapach, ty powąchaj to. Gdy przyjdziemy, teraz siatkę teraz już mam. To dawaj tego noża, chcesz kawałek też sobie. Tak, tak, samo też odkryjcie. No okroimy za chwilkę, no idę po siatkę. Ja kurde, ale to jest zajebiste. No bierz gryza, no co? Kurwa, spala mi radochę zrobiłeś, dawaj. Ale schab... jeszcze ciepły. Petarda. Pierwsza klasa. Nie no, a kiełbasy, jak ugryjesz kiełbasy, zbawiłeś. Co, taka dobra? No, bije wszystko, bije wszystkie kiełbasy na świecie. Schab. Ale jak... Słuchajcie, jest tak uwędzony zajebiście. Nie no, nie da się opisać. No nie, no powiem, babcia jest koło 11 rodzaju. Jajka chcecie wiejskie? Nie, mamy jeszcze. Do domu. No ja mamy, bo mogę wam 10 dać. Masz dziecko, no ja mam, kurwa, dziecko, bo ja mam wszystko. Przyjechałem jeszcze w ołówę do domu. Wiesz, jak dałem, to się bierze, a jak biją, to się spier... Tak się zaraz. A ja myślę, tak chcę pić. Ugryź ja to. Normalnie nie piję z 5 godzin. Zaraz pójdziemy do Żabki. Chcesz wodę? Ale ugryź to. No. No, ty czujesz pyszne, to? Pyszne. Jeszcze ciepłe. No. Ja muszę no, zobaczyć, dzięki że jak zajadasz, tak, jakie to pyszne. Chyba tak jest ciepłe. Poczekaj, zrób mi z nią zdjęcie, poczekaj, z tym schabem. A on już te jajka.
Właśnie nie. No mam telefon, już to tak. Dawaj. Teraz powiedz, że to jest po prostu... To nie ma nic lepszego. Ja pierd***. Ale witala, co? Nie. Biel to do łapy i jedz. Dawaj. A babcia ma tak napizgane, że wpadł do ciebie zabli. I mówi tak, k***wa, ale mnie pieką giry. A ona k***wa krok za po tej żarze chodziła. Co? Machamy. Pa! Pa, pa! Wow! Ja tylko kochani, tak powiem. Był tak wspaniały dzień. Naprawdę. Spotkaliśmy znajomych, pośmialiśmy się, że to widzieliście. Poznaliśmy też mnóstwo fajnych ludzi. Było jeszcze o wiele więcej, tylko wiecie, no nie wszystko chce się nagrywać, co nie? Bo było tak zajebiście. Najedliśmy się, lody Conan ma fantastyczne. No, jadłam mega chyba pyszne. 3 razy naprawdę, bo są pycha. No ale i kiełbasy się najedliśmy, i szynki się najedliśmy. I jakbyśmy chcieli, to nawet kaszanki świeżej byśmy mogli zjechać. Jeszcze nawet salcesą nie. Zajebiście, naprawdę, ale warte własnej roboty. Ale lody wygrywają wszystko. Nie, no było po prostu jesteśmy mega. Bardzo pozytywnie. Tak, także będziemy bardzo często tam. Śledźcie Instagrama, w ogóle, bo będzie na Instastory, będziemy wstawiać, kiedy tam będziemy, więc możecie sobie podjechać. Dużo zdjęć porobiliśmy, dużo autogramów rozdaliśmy, także było dokładnie. Naprawdę bardzo fajnie. No i Conan, dumny boss, ale super się cieszy. Przywitał nas, gościł nas naprawdę. Bardzo serdecznie. My się cieszymy razem z nim, jego szczęście. Zawsze, z każdym, kochani, fajnie. Z każdym. No właśnie. Więc no jedziemy do domu, jest godzina 21, no. Także trochę żeśmy, no w sumie prawie cały dzień tam spędzili, tak. Bo było tak zajebiście, posiedzieliśmy. I co, zaraz pozdrowimy kogoś, tak? Pozdrowimy, tylko muszę najpierw poszukać, bo ale jestem szczęśliwy. To jest super, co nie? Jedziemy. Pozdrawiamy dzisiaj Martę i Radka Brylowski. Serdecznie was pozdrawiam. Nie wiemy skąd jesteście, ale że nas oglądacie, to was pozdrawiamy, bo dziękujemy was na pewno wam lubimy. Serdecznie. Kingę Dobrowską z Niemiec, która ma 19 czerwca urodziny. Kochana, no życzymy właśnie. Ci wszystkiego dobrego. Dużo szczęścia. Ten film na pewno będzie wyświetlany 13, ale już sobie go odłóż na 19, żebyś sobie puściła te życzenia na urodzinki. Happy birthday to you. Happy spędzaj birthday. Ten dzień zajebiście. Dużo, dokładnie. Dużo zdrówka. Dużo szczęścia. I pozdrawiamy Agnieszkę Bęcką, która miała też 6.6. urodziny i twierdzi, że 6.6. to jest dużo szóstek. Kochana, ja mam 3 szóstki wytatuowane i 3 szóstki mam w PESEL-u, więc to jest na pewno szczęśliwa liczba. Ale że no miałaś urodziny, życzymy ci oczywiście wszystkiego dużo zdrówka. I w ogóle się nie przejmuj, bo to jest totalne szczęście te szóstki. Wszystko inne to są zabobony. Więc główka w górę napisała, że nie czujesz się za bardzo, żebyśmy cię trochę zmotywowali. Więc życie życzymy jest ci... piękne, nawet jak się ma 10 szóstek. O kurde, czuj się lepiej. Pozdrawiamy serdecznie. Pa, buziaczki, kochani. Łapka w górę oczywiście i subskrybujcie. Dokładnie, chcecie kanał. Pozdrowienia, zostawcie suba i komentarz. Pa, pa! Miłego wieczoru, pa, pa! Hej!